Zacznę od Talesa. Tales od początku, jako pierwszy filozof, postawił sobie takie podstawowe pytanie, z czego to wszystko jest, jak do tego dojść, co tam jest u spodu. No akurat jego odpowiedź jest jaka jest, czyli popatrzył na to, co jest dookoła, sobie tam wszystko pomazał, stwierdził, że to jest raczej wilgotne. W Egipcie też był, tam były te takie wierzenia odnośnie bogów, wody i tak dalej, więc dla niego było oczywiste, że to wszystko składa się z wody. I kiedy on o tym mówił, to on odpowiadał na pytanie, z czego to jest zbudowane, w sensie z jakichś takich kawałeczków, no to nie były kawałki, to w zasadzie to była jedna taka masa, z czego to się wszystko wyłania. Dalej mamy Heraklita, ale to są wszystko jakieś dziwne, wstrzymane rzeczy, no nic. I dla mnie ważne jest w tej całej drodze nie tylko to, o czym oni mówili, tylko jak się zmieniało odpowiadanie na to pytanie. Bo kiedy już mamy Heraklita, to przestaje nam dla nas być istotne tylko to, co to było, czyli że to, czy to jest woda, czy to ogień. Heraklit sam, w sensie z tych fragmentów, które o nim wiemy, ponoć często mówił, że dla niego ten ogień to w zasadzie był bardziej ruch. Że ponieważ jest taka tradycja, że się mówi, że jakiś żywioł, czy jakieś tego typu rzeczy odpowiadają że świat czegoś powstał, no i zazwyczaj podawało się jakiś żywioł. Więc on podawał ogień, dlatego że ogień był najbardziej zmienny. Ale dla niego podstawą jednak była zmiana. I to jest coś, co wchodzi jako takie nowum, bym powiedział. Czyli jeżeli chcemy opisać świat, nagle się okazuje, że nie opisujemy tylko tego, co jest u podstawy, ale okazuje się, że to, co jest w tej podstawie, widzimy, że ten świat musi się też zmieniać. Więc dochodzi nam ten kolejny czynnik, oprócz tego, że coś buduje świat, to coś ten świat napędza. Jest jakaś zmiana. Kolejną taką rzeczą, to już jest, przeskakuję przez tych myślicieli, bo tam po drodze było sporo osób, jest Anaksagoras. I u niego już mamy tak naprawdę trzy elementy. Te fragmenty są tylko tak, żeby przykładowo, to bardziej taka moja myśl dzięki temu powstaje. U niego mamy trzy elementy, czyli mamy te cząsteczki, tudzież nasiona, mamy wir, czyli pewien rodzaj rozumności, i właśnie mamy ten nus, w sensie wir robi jakby za tą siłę napędową, ale jednocześnie ten wir powstaje dzięki temu, że jest umysł, ten nus. I ja tu sobie od razu pokażę, jak to było. Czyli mamy właśnie, pojawił się, u Talesa jeszcze nie było tych rzeczy. A w tych późniejszych myślach pojawia się tutaj jakiś rodzaj uporządkowania świata. I dla mnie jest takim, powiedzmy, taka hipoteza badawcza, że Platon też się tym kierował, tworząc swój świat. W sensie odpowiadał na to samo pytanie i dzięki temu możemy powiedzieć, czym u niego tak naprawdę te idee były. To była jakiś rodzaj struktury świata. Czyli tam pod spodem, pod światem, jak my sobie patrzymy na świat, to my mamy coś, co ten świat jakoś formułuje. I to jest ta struktura, to jest ten zapis tego świata. Przy czym, no na przykład wiem, że Anaksagorasa czytał i miał do niego pretensje o to, że Anaksagoras tutaj mówi o tym umyśle i tak dalej, a nie dostrzegł tego, że jeżeli jest umysł, to naczelnym takim organizatorem świata musi być dobro. Czyli na pewno gdzieś ten przepływ myśli był. U niego ta przestrzeń to jest dość ciekawe, tak jak tu wcześniej mieliśmy jakieś takie próby. Ta przestrzeń, no właśnie, to jest trochę materia, to się trochę przestrzeń, coś w czymś się to odciska. I to jest, bym powiedział, taka pierwsza droga, w której stwierdzam, że ideę to jest pewien taki jakby zapis, tak? Że to jest tylko jakaś struktura, która leży pod spodem dla świata, który tworzymy. Druga droga. Tak naprawdę ta druga też się łączy z tą pierwszą, mógłbym powiedzieć, tylko ja inaczej już tutaj umuję. Bo Leucippos i Demokryt też odpowiadali na te same pytania i u nich też były te odpowiedzi na to, co jest właśnie to podstawowe, co jest tym budulcem, no to tutaj odpowiadali, że są atomy. I te atomy oczywiście różniły się w pewien sposób. Oni tutaj był problem z odpowiedzią, skąd się bierze ruch. Twierdzili, że po prostu się bierze ruch, jak tam były jakieś próby dociskania, to najczęściej wskazywano na to, że możliwe, że one się jednak różnią na przykład masą i wtedy coś się zmienia. Ale ogólnie ten ruch w tym świecie, on był po prostu.
W sensie te rzeczy się ruszały. Dlatego ja trochę wyłączam właśnie tych myślicieli z tamtego wątku, bo tutaj nie ma tych takich odpowiedzi na te trzy pytania, tylko jest jakby zasadzić na jedno, czyli co było pod spodem. A uważam, że jeżeli potraktujemy właśnie atomy jako to, co pełne i różne, bo tutaj w atomach, w samym atomie to wszystko jest pełne, ale oprócz jest bardzo ważna próżnia, wokół której się to rusza. Ale mamy też relacje. Tu są akurat trzy relacje, jakie rozróżniają te poszczególne atomy. I uważam, że w podobny sposób można podchodzić do teorii idei. Czyli jeżeli mamy sobie tutaj platoński świat idei, mamy dobro naczelne, to mamy pewne relacje. Także pod tą naczelną relację podpadają relacje mniejsze. Ja już sobie tutaj pokażę na takim większym schemaciku. Tutaj są podstawowe A, B, C, D, E, F, G i to sobie wszystko podpada. Tutaj się akurat okazuje, ja sobie to podzieliłem na dwa, bo zazwyczaj taki podział sobie się stosuje, że tak powiem, i Platon był jego zwolennikiem, aczkolwiek myślę, że budując modele można byłoby poszaleć zuchwale i sobie tutaj więcej tych od razu odnóg zrobić, nie tylko dzielić wstępnie na dwa, budując to oczywiście od góry. Później pokażę taki model trochę późniejszy, w którym budując od dołu to inaczej będzie wyglądać. I tutaj jest coś, co było powiedziane dzisiaj o dziewiątej, czyli że w tym schemacie, tak naprawdę dochodząc do jakichś poszczególnych idei niżej, mamy kilka dróg dojścia. Nie jest tak, że jeżeli mamy tą jedną relację, że tutaj coś podpadało, to nagle do tej idei mogę dochodzić tylko tak, 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 ale mogę dojść sobie z tej strony. Także traktując te idee jako takie pojedynczej całości, ale między którymi są relacje, mogę sobie budować z nich hierarchię. Co więcej, w takim modelu mógłbym to sobie traktować trochę jako kratę, bo jeżeli ustalę, że ta naczelna idea to będzie to supremum kraty, a na dole, tak jak Platon na przykład mówił, że idee się gdzieś kończą, nie mamy idei filozofa, mamy ideę człowieka, ale już człowiek filozof to już jest coś, co nie ma swojej idei. Tak żebyśmy powiedzieli, że na dole też już jest gdzieś koniec, tak jak tutaj, i pod spodem możemy sobie napisać zbiór pusty jako ten kres dolny kraty. I wtedy możemy na tym operować jak na kratach. I tutaj jest taka nowożytna, powiedziałbym, przedstawienie. Może nie tyle teorii, no też teorii idei. Ja uważam, że te przedmioty ponadczasowe u Whiteheada, w ogóle tak doszedłem do tego, co było wcześniej. Czyli najpierw myślałem o przedmiotach ponadczasowych, jako takich atomowych, a dopiero później spojrzałem na to, że skoro myślę o przedmiotach ponadczasowych i tej hierarchii, to mogę w ten sam sposób spojrzeć na to, co to, o czym mówił Platon, czyli na same idee platońskie. I tu są takie trzy naczelne zasady, jakie występowały u Whiteheada. I właśnie, tu ten schemat się robi straszliwy, bo ten schemat jest tutaj budowany od dołu. Czyli mam podstawowe elementy, te takie atomy właśnie, i z tych atomów dopiero składam. I już widać, że już pierwszych złożeń jest tak dużo, że to będzie się tak rozrastać, że to jest niesamowita struktura. Przy czym teraz Whitehead mówi o czymś takim jak okazjonalne, aktualne zaistnienie. I te aktualne zaistnienia, moim zdaniem, to są takie rzeczy w tej strukturze, jakbym chciał to oddać, że to nie chodzi tylko o ten pojedynczą rzecz, tylko mogę wziąć relację, która się składa jakby z kilku poziomów, czyli mogę sobie wziąć dwa poziomy jednocześnie. Mamy zbiór pusty, powiedzmy, i relację bycia zbioru. I teraz mogę sobie zrobić tak. Mam zbiór pusty, mam te tak zwane wąsy i zbiór pusty. Dalej mam wąsy, w których jest zbiór pusty i tą relację wąsów i zbiór pusty i tak dalej. Czyli nie mam,
nie dość, że jest sam obiekt, tylko to by było dobudowane i wtedy tych obiektów musiało być więcej. To do tego wchodzi też pewna relacja. Już sam ten zbiór. Czyli tutaj mogę teraz powiedzieć, że jednym obiektem w tym świecie jest nie tylko na przykład to, ale obiektem, który później się realizuje, jest na przykład takie coś. Od razu. Bo to będzie gdzieś wystąpić na dalszym etapie, po prostu jakbym to rozpisywał. To chyba mniej więcej wszystko. Tak, dziękuję bardzo.